Od kilku tygodni internet podbijają dwie rzeczy. Taniec grabarz z Gany i Dalgona Coffee. Dalgona Coffee jest pyszna, pięknie wygląda i przygotowuje się ją w parę chwil. Ale czy można taką samą dobrą wersję zrobić z czekoladą? Zobaczmy. Kawę Dalgona spopularyzowali mieszkańcy Korei Południowej, którzy przez izolację i przez to, że ich ulubione kawiarnie były zamknięte, zaczęli przygotowywać ją w swoich domach. No i oczywiście dzielili się tym wszystkim w internecie i bardzo dobrze, bo takim dobrem należy się dzielić. Napój zawdzięcza swoją nazwę aktorowi, bardzo popularnemu, który kiedyś, w sumie trochę przez przypadek, zamówił bitą kawę w kawiarni i porównał ją do znanego koreańskiego deseru Dalgona. No i tak to się zaczęło. Sekret tej kawy tkwi w kremowej masie, którą robi się bardzo prosto. Potrzebujecie do tego rozpuszczalnej kawy, cukru i odrobinę wody. No i wtedy ubijacie to wszystko bardzo intensywnie i powstaje mega tłusta piana, którą po prostu nakłada się na mleko z lodem. Oczywiście miłośnicy czekolady chcieli zrobić taką swoją czekoladową wersję, bliższą ich serduszkom. No ale nie było to takie proste, ponieważ próbowali to zrobić z kakao i kakao z wodą i z cukrem nie pieni się tak fantastycznie jak rozpuszczalna kawa. No więc do tego wszystkiego trzeba było dodawać albo śmietanę, albo białka jajek, albo wodę z cieciorki, żeby po prostu zrobiła się taka piana. Ale odkryłam jedną fajną rzecz i dzisiaj razem z Wami chciałabym zrobić ten eksperyment. Bo wierzę w to, że da się zrobić fantastyczny mus z dwóch składników, które z całą pewnością macie w domach. Jeśli oczywiście macie czekoladę. Więc jeśli macie czekoladę, to uwaga, potrzebujecie tylko jednej rzeczy. Wody. Ten mus jest moim odkryciem tego roku, bo to może być fajny mus, który może nam się uda wykorzystać w Dalgona Chocolate, ale to po prostu może być fantastyczny mus, do którego dodacie owoce. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Wykorzystujemy do tego 200 g czekolady. Ja, żeby zachować trochę ten kawowy klimat, użyję espresso z Beskid Chocolate. No i łamiemy sobie to po prostu na małe kawałeczki. I zaraz będziemy dodawali drugi ważny składnik, czyli wodę. To po prostu musi być ciepła, gotująca się niedawno woda. I do pokruszonej czekolady wlewamy gorącą wodę 150 ml. Teoretycznie czekolada i woda bardzo się nie lubią, ale można znaleźć na to dobre sposoby. Nie musimy się nigdzie spieszyć, zalewamy gorącą wodą, czekamy spokojnie, aż czekolada się rozpuści i potem dobrze mieszamy. Moja się już rozpuściła, a więc tutaj mogę trenować rękę. No dobra, dwa składniki połączone, ale to nie jest mus, powiecie. Poczekajcie, co się za chwilę stanie. Żeby z naszej rozpuszczonej czekolady zrobił się mus, musimy zadziałać niską temperaturą. A więc do drugiej miski wlewamy trochę wody i nasypujemy, przykleił się, sporo lodu. I teraz jedną miskę wkładamy w drugą i ćwiczymy rękę dalej. Ćwiczymy tę rękę tak długo, aż zrobimy mus. Więc spokojnie możecie to robić raz jedną ręką, raz drugą ręką i dzisiejszy trening, przynajmniej częściowo, można uznać za zaliczony. No dobra, nie jest to takie proste. Podobno kręci się to 5 minut. No nie wiem, zobaczymy. Coś się dzieje, coś się zmienia. Wystarczy chłodzenia. Musicie to czujnie obserwować. Ok. Jest i mus. Czekolada, woda i najbardziej czekoladowy z czekoladowych musów. No po prostu, rozpływam się. Jak w klasycznej dalgonie, lód, mleczko i na wierzchu mus. Moja wersja czekoladowej dalgony jest gotowa. Szybko znika, ale to dlatego, że jest pyszna, mocno czekoladowa i bardzo prosta. Czekolada i woda. Wszyscy mamy to w domu.
Więc róbcie, dzielcie się oczywiście swoimi komentarzami. Jak Wam się podoba ten przepis? Czy próbowaliście kiedyś takiej wersji musu? Czy robiliście już dalgona coffee? Czekam na Wasze łapki w górę. Bardzo Wam dziękuję za dziś i oczywiście klasycznie życzę smacznego.